Pomysł jest dobry, no, ze względu na walentynki. Trzeba kochać i ludzi, ale trzeba też kochać i referendum. Pokochamy referendum i 150 tysięcy za kilka dni, a 500 000 za kilka tygodni. Pomysł na referendum zrodził się spontanicznie. W Częstochowie zobaczyliśmy taki duży napis walentynki. No i doszliśmy do wniosku, że walentynki 14 lutego nie może zabraknąć serduszek i takiego pozytywnego podejścia do referendum. Ciężkiej pracy herbata. I na zdrowie. Wszystkiego dobrego. Tylko herbata.